Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Kristin Hanna Pozwól odejść Przełożyła Daria kuczyńska szemala Czyta Anna Dereszowska Produkcja Film Factory Studio Benjaminowi i Takerowi, którzy każdego dnia pokazują mi, co naprawdę znaczy miłość. Mojej rodzinie, Lawrence'owi, Debbie, Kent'owi, Julie, Mackenzie, Laurze, Lukasowi i Loganowi. Każde z was podtrzymuje mnie na duchu, a nasze wspomnienia opowiadają naszą historię. I wreszcie mojej mamie. Tęsknimy za tobą. Urok, czy wręcz geniusz pamięci polega na tym, że jest ona kapryśna, przypadkowa i pełna temperamentu. Usuwa w cień majestatyczną katedrę, a uwiecznia stojącego przed nią w kurzu małego chłopca, który je melona. Elizabeth Bowen Gdyby człowiek mógł we śnie przejść przez raj i dostałby kwiat na dowód, że jego dusza rzeczywiście tam była, i gdyby przebudziwszy się dostrzegł kwiat w swej dłoni, ach, co wtedy? Z notatnika St. Coleridge'a przełożył Z. Kubiak. Prolog Jest w kabinie toalety. Siedzi na sedesie. Łzy schną jej na policzkach. Rozmazawszy tuż, który kilka godzin temu tak starannie nałożyła. Od razu widać, że to nie jej miejsce, a mimo to jest tutaj żal jest podstępny, zawsze przychodzi i wychodzi jak gość, którego się nie zapraszało, ale którego nie wypada nie wpuścić pragnie go, choć nigdy by tego nie przyznała. Ostatnie poczucie żalu to jedyna rzecz, która wydaje się jej prawdziwa, nawet teraz celowo myśli o swojej najlepszej przyjaciółce, pomimo upływu czasu, bo ma ochotę zapłakać. Jest jak dziecko skubiące strupek. Nie może się powstrzymać, choć wie, że będzie bolało. Próbowała radzić sobie sama, naprawdę próbowała i nadal próbuje na swój sposób, ale czasem, jedna osoba może podtrzymać całe twoje życie, być twoją podporą, a gdy zabraknie jej krzepiącej obecności, czujesz, że spadasz, choćbyś miała wcześniej wiele sił. I choćbyś całą swoją mocą starała się utrzymać równowagę? Kiedyś, dawno temu, szła sama pogrążona w ciemności drogą zwaną Firefly Lane. To była najgorsza noc w jej życiu, i właśnie wtedy natknęła się na pokrewną duszę. To był nasz początek, ponad trzydzieści lat temu. Tali Kate, ty i ja kontra cały świat. Najlepsze przyjaciółki na zawsze. Ale opowieści mają swój koniec, prawda? Traci się tych, których się kocha i trzeba jakoś żyć dalej. Muszę odpuścić powiedzieć do widzenia z uśmiechem. To nie będzie łatwe. Jeszcze nie wie, co właśnie uruchomiła. Za chwilę wszystko się zmieni Rozdział pierwszy 2 września 2010 22.14 Czuła się lekko oszołomiona To było przyjemne, jakby otulono ją ciepłym kocem Jednak gdy się zorientowała, gdzie jest Przestało być tak miło Siedziała na sedesie w kabinie toalety, a na policzkach schły jej łzy. Ile czasu tu spędziła? Wstała powoli i wyszła z łazienki, torując sobie drogę przez zatłoczone fłaje kina i ignorując krytyczne spojrzenia rzucane w jej stronę przez pięknych ludzi popijających szampana pod skrzącym się dziewiętnastowiecznym żyrandolem. Seans musiał się już skończyć. Na zewnątrz energicznie zrzuciła idiotyczne lakierowane szpilki, poleciały gdzieś w cień. W drogich czarnych pończochach ruszyła w siąpiącym deszczu po brudnych chodnikach Seattle w kierunku domu. To tylko z dziesięć przecznic. Da radę. O tej porze i tak nie udałoby się złapać taksówki. Kiedy zbliżała się do Virginia Street, jej wzrok przyciągnął jaskrawo-różowy neon Martini Bar. Przed drzwiami stała grupka ludzi, którzy rozmawiali i palili pod chroniącym ich daszkiem. Choć postanowiła sobie, że ominie lokal, to jednak skręciła podeszła do drzwi i weszła do środka. Wsunęła się do ciemnego, zatłoczonego wnętrza i ruszyła prosto ku długiemu machoniowemu barowi. Co podać? Zapytał szczupły, wyglądający na artystę mężczyzna o pomarańczowych włosach. I takiej ilości żelastwa w twarzy, ile mieści się w alejce z nakrętkami i śrubami w markecie budowlanym. Tekilę, odpowiedziała. Wypiła pierwszy kieliszek i zamówiła następny. Głośna muzyka niosła pociechę, wypiła tequile i zaczęła kołysać się do rytmu. Ludzie dokoła niej śmiali się i rozmawiali. Czuła się odrobinę tak, jakby była częścią tego całego zamieszania. Mężczyzna w drogim włoskim garniturze zręcznie wcisnął się na miejsce obok niej. Był wysoki i wysportowany. Miał jasne, dobrze ostrzyżone i ułożone włosy, pewnie bankowiec albo prawnik z korporacji. I oczywiście dla niej za młody. Nie mógł mieć więcej niż 35 lat. Ile czasu tu spędził czekając na sposobność, szukając najlepiej wyglądającej kobiety w barze? Jeden drink, dwa. Wreszcie zwrócił się ku niej. Widziała po jego spojrzeniu, że wie kim jest i uwiódł ją ten drobny wyraz uznania: Mogę postawić pani drinka? Nie wiem, może pan? Czyżby lekko bełkotała? Niedobrze, jej myśli też nie były klarowne. Jego spojrzenie przesunęło się z jej twarzy na piersi, a potem znów spojrzał jej w oczy. Wcale nie ukrywał, że rozbiera ją wzrokiem. Powiedziałbym, że drinka co najmniej. Zwykle nie zadaje się z nieznajomymi, skłamała. Ostatnio w jej życiu byli wyłącznie obcy ludzie. Wszyscy inni, wszyscy, którzy się liczyli, zapomnieli o niej. Mocno odczuwała działanie ksanaksu, a może to była tequila? Dotknął jej podbródka, musnął delikatnie krawędź żuchwy, sprawiając, że przeszedł ją dreszcz. Takie dotknięcie jej wymagało śmiałości. Nikt już tego nie robił. Jestem troj, przedstawił się. Spojrzała w jego błękitne oczy i poczuła ciężar samotności, kiedy ostatnio pragnął jej jakiś mężczyzna. Talihard. odpowiedziała, wiem. Pocałował ją. Smakował słodką, jakimś likierem i papierosami, a może trawą. Chciała się roztopić w czysto fizycznym doświadczeniu, rozpuścić jak kawałek czekolady. Chciała zapomnieć o wszystkim, co w jej życiu nie wyszło i o tym, że skończyła w takim miejscu jak to sama w morzu obcych. Pocałuj mnie jeszcze raz, powiedziała, choć nie cierpiała tonu żałosnego błagania w swoim głosie. Pamiętała to brzmienie z dzieciństwa, gdy była małą dziewczynką z nosem przyciśniętym do szyby, czekającą na powrót matki. Co jest ze mną nie tak? Pytała tamta dziewczynka każdego, kto zechciał słuchać, ale nigdy nie uzyskała odpowiedzi. Tali przyciągnęła do siebie nieznajomego, ale nawet gdy ją całował i napierał na nią ciałem, poczuła, że zaczyna płakać, a gdy łzy popłynęły, już nic nie mogło ich powstrzymać. 3 września 2010. Druga zero Tali wyszła z baru ostatnia. Drzwi zatrzasnęły się za nią, a neon syknął i zgasł. Było po drugiej w nocy i ulice Seattle opustoszały, ucichły. Niepewnie szła śliskim chodnikiem. Pocałował ją mężczyzna. Nieznajomy, a ona się rozpłakała. Żałosne. Nic dziwnego, że się wycofał. Lało jak z cebra. Pomyślała, że się zatrzyma. Odchyli głowę i zacznie połykać deszcz, dopóki się nie utopi. To nie byłoby takie złe. Miała wrażenie, że droga do domu trwa całe godziny. W budynku minęła portiera, nie patrząc mu w oczy. W windzie zobaczyła swoje odbicie w pokrywających ściany lustrach. O Boże, wyglądała koszmarnie. Kasztanowe włosy z długimi odrostami tworzyły ptasie gniazdo, a tuż spływał z rzęs na policzki, rozmazując się jak akwarela. Drzwi windy otworzyły się i Tali wyszła na korytarz. Tak się zataczała, że dopiero po chwili dotarła do swoich drzwi i cztery razy próbowała trafić kluczem do zamka. Zanim otworzyła, poczuła, że kręci jej się w głowie, która znowu ją rozbolała. Gdzieś pomiędzy jadalnią a salonem wpadła na stolik i omal się nie przewróciła. Uratowała ją sofa. Tali osunęła się z westchnieniem na grubą, białą poduchę. Stolik był zasypany pocztą, rachunki i czasopisma, zamknęła oczy i pomyślała, jakim bajzlem stało się jej życie. A niech ci Katie Ryan, szepnęła do najlepszej przyjaciółki, której nie było. Ta samotność była nie do zniesienia, lecz jej najlepsza przyjaciółka odeszła, umarła. Od tego wszystko się zaczęło od straty Kate. Czy to nie żałosne? Tali zaczęła opadać na dno po śmierci przyjaciółki i nie potrafiła się od niego odbić. Potrzebuję cię. Dodała, a potem to wykrzyczała. Potrzebuję cię. Cisza. Głowa jej opadła. tali zasnęła, może. Kiedy z powrotem otworzyła oczy, zaczęła wpatrywać się zauzawionym wzrokiem w stos z poczty na stoliku do kawy. Głównie rachunki, katalogi i czasopisma, których od dawna nie czytała. Gdy już miała odwrócić wzrok, jedno ze zdjęć przykuło jej uwagę. Zmarszczyła brwi i nachyliła się. Odsunęła koperty, by wygrzebać magazyn Star, który leżał na spodzie. W prawym górnym rogu znajdowało się niewielkie zdjęcie jej twarzy, niezbyt udane, nie takie z którego mogłaby być dumna. Pod spodem jedno straszne słowo: uzależniona. Chwyciła czasopismo drżącymi dłońmi i otworzyła je. Strony migały jedna za drugą, aż ponownie znalazła swoje zdjęcie. Krótki artykuł nawet nie zajmował strony. Prawdziwa historia, która kryje się za plotkami. Starzenie się nie jest łatwe dla znanych kobiet, lecz dla Tali Hart, byłej gwiazdy świecącego niegdyś triumfy programu Dziewczyńska godzina, okazuje się wyjątkowo trudne. Chrześnica pani Hart, Mariah Ryan... Udzieliła naszej redakcji informacji na zasadzie wyłączności. Pani Ryan, lat 20, potwierdza, że 50-letnia Tali Hart zmaga się ostatnio z demonami, które prześladowały ją przez całe życie. Według pani Ryan, w ostatnich miesiącach pani Hart niepokojąco przytyła, nadużywając leków i alkoholu. O mój Boże. Mariah Zdrada zabolała tak bardzo, że Tali nie była w stanie oddychać. Doczytała artykuł do końca, a potem pozwoliła, by czasopismo wypadło jej z rąk. Ból, którego nie dopuszczała do siebie od miesięcy, od lat, nagle ożył i zaciągnął ją w najbardziej ponure i samotne miejsce na świecie. Po raz pierwszy Tali nie potrafiła sobie nawet wyobrazić, że kiedykolwiek wygrzebie się z tej przepaści. Wstała chwiejnie. Łzy zamgliły jej wzrok, gdy sięgnęła po kluczyki do auta, nie mogła tak dłużej żyć. Rozdział drugi. 3 września 2010, czwarta szesnaście. Gdzie ja jestem? Co się stało? ostrożnie nabieram tchu i próbuję się poruszyć, ale nie jestem w stanie wprawić ciała w ruch. Ani rąk, ani palców. Wreszcie otwieram oczy. Mam piasek pod powiekami. Moje gardło jest tak wysuszone, że nie mogę przełknąć śliny. Jest ciemno. Ktoś jest tutaj ze mną. Albo coś. Wydaje łomoczący dźwięk. Jak młoty walące w stal. Wibracje pełzną mi wzdłuż kręgosłupa, wbijają się w zęby, powodują ból głowy. Ten dźwięk zgniatany, miażdżony metal jest wszędzie poza mną, w powietrzu obok mnie, we mnie. Bach, zgrzyt, bach, zgrzyt. Ból nagle cała go czuje, rozdzierający, wyjątkowy. Gdy już jestem go świadoma, świadoma tego, że go czuje, nie istnieje nic poza nim. Budzi mnie ból, palący, gryzący ból głowy i łupanie w ramieniu. Coś mam na pewno połamane. Próbuję się poruszyć, ale boli tak bardzo, że tracę przytomność. Gdy ją odzyskuję, znów próbuję, dysząc ciężko, a powietrze aż grzechocze mi w płucach. Czuję zapach własnej krwi, czuję jak spływa mi po szyi. Pomocy, próbuję powiedzieć, lecz ciemność pochłania te marne wysiłki. Otwórz oczy. Słyszę polecenie, czyjś głos i ogarnia mnie ogromna ulga. Nie jestem sama. Otwórz oczy. Nie mogę. Nic nie mogę. Żyje, kolejne słowa, tym razem wykrzykiwane. Nie ruszaj się. Ciemność przesuwa się wokół mnie, zmienia, a ból znów eksploduje, hałas, dźwięk piły łańcuchowej, połączone z czymś przypominającym wrzask dziecka, otacza mnie ze wszystkich stron. W ciemności światła migają jak świetliki i coś w tym widoku sprawia, że czuję smutek i zmęczenie. Raz, dwa, trzy w górę. Czuję, że ciągną mnie i podnoszą chłodne dłonie, których nie widzę. Krzyczę z bólu, ale ten dźwięk zostaje natychmiast pochłonięty, a może istnieje tylko w mojej głowie. Gdzie ja jestem? Uderzam o coś mocno i krzyczę. W porządku. Umieram. Dociera do mnie nagle, zatrzymuje mi oddech w płucach. Ja umieram. 3 września 2010, 4:39. John Ryan obudził się z myślą, co się stało. Usiadł i się rozejrzał. Nic nie zobaczył, nic niepokojącego. Był w swoim gabinecie w domu na wyspie Bainbridge. Znów zasnął przy pracy. Przekleństwo pracującego w domu samotnego rodzica. Dzień miał za mało godzin, żeby dało się zrobić wszystko, więc kradł godziny nocy. Potarł zmęczone oczy. Na ekranie komputera widniał zatrzymany, rozmazany obraz. Obszarpany chłopak, dziecko ulicy, pod migającym neonem, z papierosem wypalonym niemal do końca. Johnny włączył film. Kevin na ekranie, uliczna ksywka Freeze, zaczął opowiadać o swoich rodzicach. Nikt to nie obchodzi powiedział wzruszając ramionami. Skąd ta pewność? rozległ się głos Johnego Sofu. Kamera złapała spojrzenie friza, Surowy ból i pełen gniewu bunt w jego oczach, gdy chłopak unosił wzrok. Jestem tu, no nie? John widział to nagranie co najmniej sto razy. Rozmawiał z frizem kilkakrotnie i nadal nie wiedział, gdzie on dorastał, gdzie było jego miejsce, kto czekał na niego do późnej nocy, wyglądając z troską w ciemność. John rozumiał niepokoje rodziców, to, jak łatwo dziecko może wślizgnąć się między cienie i zniknąć. Dlatego był tutaj, pracując dzień i noc nad filmem dokumentalnym o dzieciach ulicy. Może jeśli będzie uważnie patrzył i zada dostatecznie dużo pytań. To ją znajdzie. Zapatrzył się w obraz na ekranie. Padał wtedy deszcz, więc gdy kręcił materiał na ulicy było niewiele dzieciaków. Mimo to, gdy tylko dostrzegał cień w tle, sylwetkę, która mogła być młodą kobietą, mrużył oczy, zakładał okulary i przyglądał się uważniej, myśląc: Maraja. Ale żadna z dziewczyn, które widział przy kręceniu tego dokumentu nie była jego córką. Meraja uciekła z domu i zniknęła. Nie wiedział nawet, czy jest nadal w Seattle. Zgasił światła w gabinecie na piętrze i wyszedł na ciemny, cichy korytarz. Wisiały tu na ścianie dziesiątki rodzinnych fotografii w czarnych ramkach i z białym paspartu. Zatrzymywał się czasem i przyglądał im. Przyglądał się swojej rodzinie, pozwalając, by zabrały go do szczęśliwszych czasów. Czasami stawał przed zdjęciem żony i zatracał się w jej uśmiechu, który kiedyś rozświetlał jego świat. Dziś się nie zatrzymał. Zatrzymał się przy drzwiach pokoju synów i je uchylił. To właśnie obsesyjnie teraz robił, sprawdzał niemal dwunastoletnie bliźnięta. Gdy człowiek się przekona, jak szybko może się w życiu zadziać coś złego, stara się chronić tych, którzy pozostali. Byli w środku, spali. Johnny wypuścił powietrze, nieświadomy, że wstrzymywał oddech i ruszył do zamkniętych drzwi pokoju Merai, ale je minął. Zaglądanie tam wywoływało zbyt wielki ból. Widok zatrzymanego w czasie pustego pokoju dziewczynki w takim stanie, w jakim go zostawiła. Wszedł do swojej sypialni i zamknął drzwi. Pełno tu było ubrań, notatek i książek, które zaczynał czytać i odkładał na później, gdy życie trochę zwolni. Wchodząc do łazienki, zdjął koszulę i rzucił ją do kosza na pranie. W lustrze złapał swoje odbicie. Czasem na swój widok myślał nieźle jak na pięćdziesięciopięciolatka, a czasem jak teraz naprawdę. Wyglądał smutno, zwłaszcza oczy. Włosy miał trochę za długie, a ich czerń przecinały pasma siwizny, ciągle zapominał o fryzjerze. Z westchnieniem wszedł pod prysznic i puścił wodę. Poleciał niemal ukrop, żony pozwolił, by gorący strumień obmył go z myśli. Gdy wyszedł z pod prysznica, czuł się lepiej, był gotów zmierzyć się z kolejnym dniem. Nie zasnąłby już, nie teraz. Wysuszył ręcznikiem włosy i włożył stary t-shirt z nirwaną, który znalazł na dnie szafy oraz znoszone dżinsy. Już miał wyjść na korytarz, gdy zadzwonił telefon, ten stacjonarny. John zmarszczył brwi. Był rok 2010. W tych nowych czasach bardzo rzadko ktoś dzwonił na stary numer. A już z pewnością nie trzy po piątej nad ranem. O takiej porze to mogły być tylko złe wieści. Maraja. Rzucił się do aparatu. Halo? Czy mogę rozmawiać z Kathleen Ryan? Ci przeklęci telemarketerzy. Czy oni w ogóle nie uaktualniają tych swoich baz danych? Kathleen Ryan zmarła niemal cztery lata temu. Proszę ją skreślić z listy odparł stanowczo, spodziewając się pytania, czy jest osobą decyzyjną w sprawach domu. Cisza, która zapadła po jego słowach, zirytowała go. Kto mówi? Jerry Melone z policji w Seattle. John zmarszczył brwi. I dzwoni pan do Kate? Doszło do wypadku. Ofiara miała w portfelu zapisane nazwisko Kathleen Ryan, jako osobę do kontaktu. Johnny usiadł na krawędzi łóżka. Tylko jedna osoba na świecie mogła nadal mieć Katie jako osobę do kontaktu w razie wypadku. Co ona znowu narobiła? I kto dzisiaj trzyma taki numer w portfelu? To Tali Hart, prawda? Czy chodzi o jazdę pod wpływem? Bo jeśli ona... Nic mi na ten temat nie wiadomo. Panią Hart zabierają właśnie do szpitala Świętego Serca. To coś poważnego? — Nie umiem powiedzieć. Będzie pan musiał porozmawiać z kimś ze szpitala. Johnny się rozłączył. W internecie znalazł numer do szpitala i zadzwonił. Dopiero po jakichś dziesięciu minutach przełączania natrafił na kogoś, kto mógł odpowiedzieć na jego pytania. — Pan Ryan? — powiedziała kobieta. — Rozumiem, że jest pan rodziną pani Hart. Wzdrygnął się na to pytanie. Ile to już czasu nie rozmawiał stali? Kłamstwo. Doskonale pamiętał, ile czasu minęło tak odpowiedział co się stało nie znam szczegółów wiem tylko że ją do nas wiozą spojrzał na zegarek jeśli się pospieszy zdąży na prom o piątej dwadzieścia i będzie w szpitalu za niewiele ponad godzinę postaram się dotrzeć jak najszybciej zauważył że nie powiedział do widzenia dopiero gdy telefon zabuczał mu przy uchu rozłączył się i rzucił komórkę na łóżko Chwycił portfel i znów podniósł telefon Gdy sięgał po sweter, jednocześnie wybierał numer Usłyszał tyle sygnałów, że przypomniał sobie, jak jest wcześnie Halo? Corin, przepraszam, że dzwonię o takiej porze, ale to pilne Czy mogłabyś wstąpić po chłopców i zabrać ich do szkoły? Co się stało? Muszę pojechać do szpitala Świętego Serca, był wypadek Nie chcę zostawiać chłopaków samych, ale... Nie mam czasu, żeby ich do ciebie przewieźć. Nie martw się, odpowiedziała. Będę za piętnaście minut. Dzięki, powiedział. Jestem twoim dłużnikiem. A potem pospieszył korytarzem i wpadł do pokoju bliźniaków. Ubierajcie się, chłopcy, migiem, usiedli powoli. Co? Powiedział Wills. Ja wychodzę. Corin odbierze was za piętnaście minut. Ale. Nie ma żadnych ale. Jedziecie do domu Tomiego. Może Corin odbierze was też z piłki nie wiem, o której wrócę co się stało zapytał Lukas na jego zaspanej twarzy pojawił się niepokój ci chłopcy wiedzieli, co to są nagłe sytuacje i znajdowali pociechę w rutynie szczególnie Lukas był taki jak jego matka opiekuńczy i troskliwy nic takiego odpowiedział krótko Johnny. muszę pojechać do miasta on traktuje nas jak dzieci stwierdził Wills, odsuwając kołdrę. Chodźmy, Skywalker. John niecierpliwie spojrzał na zegarek. Było osiem po piątej. Musiał wyjść teraz, żeby zdążyć na prom o piątej dwadzieścia. Lukas wstał z łóżka, podszedł do Johnego i spojrzał na niego spod brązowej czupryny. Coś zmerają? Oczywiście, to ich niepokoiło. Ileż to razy pędzili zobaczyć się z mamą w szpitalu? I Bóg jeden wie, w jakich tarapatach jest dziś Miraja. Wszyscy się o nią martwili. Zapomniał, jacy są czujni, nawet teraz, niemal cztery lata później. Tragedia naznaczyła ich wszystkich. Starał się jak mógł, ale mimo wysiłków nie był w stanie zrekompensować chłopcom utraty matki. Z Marają wszystko w porządku, chodzi o Tali. A co się stało, Tali? Zapytał Lukas. Wyglądał na przestraszonego. Tak bardzo ją kochali. Ileż to razy w ostatnich latach błagali, żeby się z nią zobaczyć? I ileż to razy John znajdował jakąś wymówkę? Poczuł ukłucie winy? Jeszcze dokładnie nie wiem, ale dam wam znać, co się dzieje, jak tylko będę mógł. Obiecał Johny. Bądźcie gotowi do szkoły, zanim Corin przyjedzie, ok? Nie jesteśmy dziećmi, tato, oznajmił Wills. Zadzwonisz do nas po treningu? Zapytał Lukas. Zadzwonię. Pocałował ich na do widzenia i zgarnął kluczyki do auta ze stoliczka przy drzwiach. Obejrzał się jeszcze raz. Dwóch identycznych chłopców z za długimi włosami w bokserkach, za dużych t-shirtach i z zatroskanymi minami. weszedł Mieli prawie po dwanaście lat, mogli zostać sami na dziesięć minut. Wsiadł do auta, włączył silnik i pojechał na prom. Na pokładzie został w samochodzie i niecierpliwie stukał palcami po obitej skórą kierownicy przez trwający trzydzieści pięć minut rejs. Równo o szóstej dziesięć wjechał na parking szpitala i zaparkował w sztucznym świetle latarni. Słońce miało wzejść dopiero za pół godziny. Wszedł do budynku, który tak dobrze znał i ruszył do recepcji. Talula Hart rzucił pełnym troski tonem. Jestem z rodziny. Proszę pana, ja. Chcę się dowiedzieć, w jakim jest stanie i to natychmiast. Powiedział to tak ostro, że kobieta aż podskoczyła w fotelu, jakby raził ją prąd. Och, powiedziała, zaraz wracam. Johnny odszedł od kontuaru recepcji i zaczął krążyć po korytarzu. Boże nienawidził tego miejsca. Tych wszystkich aż za dobrze znajomych zapachów. Opadł na niewygodne plastikowe krzesło i nerwowo stukał stopą o linoleum. Minuty mijały, z każdą kolejną coraz bardziej się denerwował. Przez ostatnie cztery lata nauczył się radzić sobie bez żony, miłości swojego życia, ale to nie było łatwe. Musiał przestać patrzeć w przeszłość. Wspomnienia za bardzo raniły. Ale jak miał nie patrzeć w przeszłość tutaj, akurat tutaj? Przyjeżdżali do tego szpitala na operacje, chemioterapię i naświetlania. Spędzili tu razem wiele godzin, on i Kate, obiecując sobie, że ich miłość pokona raka. Oszukiwali się. Gdy wreszcie zmierzyli się z prawdą, stało się to tutaj, w tym szpitalu. Był rok 2006. John leżał obok niej, obejmował ją i starał się nie zauważać, jak bardzo schudła przez ten rok walki o życie. Z Kate słychać było o Kelly Clarkson. Some people wait a lifetime for a moment like this, pamiętał wyraz twarzy Kate. Ból płonął w niej, niczym płynny ogień. Bolało ją wszystko kości, mięśnie, skóra. Brała tyle morfiny, ile miała odwagi, ale chciała być przytomna, żeby nie wystraszyć dzieci. Chcę do domu <słuch> powiedziała. Gdy na nią spojrzał, mógł jedynie pomyśleć, ona umiera. Prawda była trudna. Łzy napłynęły mu do oczu. Moje maleństwa <słyska> powiedziała cicho, a potem się roześmiała. <słyska> Cóż to już nie są maleństwa? Rosną im stałe zęby. <słyska> o, tu masz dolara dla wróżki zębuszki i rób zdjęcia. Merai też. Powiedz jej, że rozumiem. Ja też byłam dla swojej mamy okropna, gdy miałam 16 lat. Nie jestem gotowy na tę rozmowę. Odpowiedział zawstydzony własną słabością. Dostrzegł zawód w jej spojrzeniu. Potrzebuję Tali. Powiedziała wtedy, zaskakując go. Jego żona i Tali Hart przez większość życia były najlepszymi przyjaciółkami. Aż do kłótni, która je rozdzieliła. Nie rozmawiały ze sobą przez ostatnie dwa lata, a w tym okresie Kate musiała zmierzyć się z rakiem. John nie mógł wybaczyć Tali. Ani samej kłótni, która oczywiście była jej winą, ani nieobecności, gdy Kate potrzebowała jej najbardziej. Nie. Po tym, co ci zrobiła? Rzucił gorzką. Kate przysunęła się do niego odrobinę, widziała jak boli ją najdrobniejszy ruch. Potrzebuję tali? Powtórzyła tym razem łagodniej. Jest moją najlepszą przyjaciółką od ósmej klasy. Wiem, ale. Musisz jej wybaczyć, Johnny. Jeśli ja mogę, to i ty możesz. To nie takie łatwe, zraniła cię. A ja ją kłótnia najlepszych przyjaciółek, które straciły z oczu to, co się liczy. Westchnęła. Wiesz mi, teraz wiem, co jest ważne i potrzebuję jej. Sądzisz, że przyjdzie? Jeśli zadzwonisz, minęło sporo czasu. Kate uśmiechnęła się mimo bólu. Przyjdzie. Dotknęła jego twarzy, zmuszając go, by na nią spojrzał. Musisz się nią potem zaopiekować. Nie mów tak. Szepnął. Ona nie jest tak silna, jak się wydaje. Wiesz o tym. Obiecaj mi. Johny zamknął oczy. Przez ostatnie lata intensywnie pracował nad tym, by poradzić sobie z żalem i ułożyć rodzinie nowe życie. Nie chciał wspominać tamtego koszmarnego roku, ale jak miał to zrobić, zwłaszcza teraz? Tali i Kate. Były najlepszymi przyjaciółkami przez niemal trzydzieści lat. I gdyby nie Tali, Johnny nie spotkałby miłości swojego życia. Od chwili, gdy Tali weszła do jego skromnego biura, Johnny był nią oczarowany. Miała dwadzieścia lat i była pełna żaru i pasji. Przekonała go, by zatrudnił ją w małej stacji telewizyjnej, którą wtedy prowadził. Wydawało mu się, że się w niej zakochał, ale to nie była miłość, tylko coś innego. Uległ jej urokowi. Była żywsza, jaśniejsza niż ktokolwiek kogo znał. Gdy stało się obok niej, to jakby człowiek znalazł się w pełnym słońcu po miesiącach przebywania w cieniu. Od razu wiedział, że będzie sławna. Gdy przedstawiła go swojej najlepszej przyjaciółce, Kate Malerky, która wydawała się bledsza i cichsza, jakby niesiona przez potężną falę tali, ledwo zwrócił na nią uwagę. Dopiero parę lat później, gdy Katie odważyła się go pocałować, Johnny dostrzegł w oczach tej kobiety swoją przyszłość. Pamiętał pierwszy raz, gdy się kochali. Byli młodzi. On miał 30 lat, ona 25, ale tylko ona była naiwna. Zawsze tak jest. Zapytała go cicho. Miłość przyszła do niego tak po prostu, na długo przedtem, zanim był gotowy. Nie. Odpowiedział już wtedy, nie umiejąc jej okłamać. Nie zawsze. Po tym, jak wzięli skate ślub, z daleka obserwował błyskawiczną karierę dziennikarską Tali, a one pozostały sobie bliższe niż siostry. Rozmawiały przez telefon prawie codziennie i tali przyjeżdżała do nich niemal na wszystkie święta. Gdy zrezygnowała z pracy w sieci telewizyjnej i wróciła z Nowego Jorku do Seattle, by stworzyć własny talk show, uprosiła Johnego, by go produkował. To były dobre lata, pełne sukcesów. Dopóki nowotwór i śmierć Kate wszystkiego nie zniszczyły teraz mu się przypomniało. Zamknął oczy i odchylił się. Wiedział, kiedy to się zaczęło sypać. Na pogrzebie Kate niemal cztery lata temu, październik 2006, siedzieli wszyscy blisko siebie w pierwszej ławce kościoła świętej Cecylii. Odrętwiali, z podkrążonymi oczami, boleśnie świadomi tego, dlaczego tu są. Byli w tym kościele wiele razy w ciągu ostatnich lat, na bożonarodzeniowej pasterce czy w Wielkanoc, ale teraz było inaczej. Zamiast złotych, lśniących dekoracji, wszędzie rozstawiono białe lilie, powietrze w kościele wydawało się obrzydliwie słodkie. John siedział sztywny jak żołnierz, z mocno wyprostowanymi plecami. Musiał być silny dla swoich dzieci, dla ich dzieci, jej dzieci. To była obietnica, którą złożył, kiedy umierała, ale już teraz trudno było jej dotrzymać. Czuł, że jest w środku suchy jak piach. Szesnastoletnia Meraya siedziała obok niego, tak samo sztywna, z dłońmi złożonymi na udach. Nie spojrzała na ojca od wielu godzin, a może i dni. Wiedział, że powinien zasypać tę przepaść, zmusić córkę do kontaktu, ale gdy na nią patrzył, utracił rezon. Ich wspólny żal tworzył ciemny, głęboki ocean. Siedział więc z piekącymi oczami i myślał Nie płacz. Bądź silny. Popełnił błąd, zerkając w lewo, gdzie ustawiono duże zdjęcie Kate. Przedstawiało ją jako młodą matkę stojącą na plaży przed ich domem na wyspie Bainbridge, z włosami rozwianymi przez wiatr i uśmiechem promiennym, niczym światło latarni w nocy. Szeroko rozpostarła ramiona, by przyjąć trójkę biegnących ku niej dzieci. Poprosiłaby znalazł dla niej to zdjęcie pewnej nocy, gdy leżeli razem w łóżku objęci. Usłyszał tę prośbę i wiedział, co oznacza. Jeszcze nie mruknął jej do ucha i pogłaskał po łysej głowie. Więcej go nie poprosiła. Oczywiście. Nawet pod koniec była tą silniejszą. Chroniącą ich wszystkich. Swoim optymizmem? Ile słów skrywała w sercu, by nie ranić go własnym lękiem? Jak bardzo czuła się samotna? Boże, odeszła zaledwie dwa dni temu dwa dni a on już pragnął to poprawić. Chciałby przytulić ją raz jeszcze i zapytać. Powiedz mi, kochanie, czego się boisz? Ksiądz Michael podszedł do pulpitu i obecnie w kościele już bardzo cisi i całkiem umilkli. Nic dziwnego, że aż tyle osób przyszło tu dzisiaj pożegnać Kate. Była kimś ważnym dla wielu z nas. Była. Zapewne nie zaskoczy was, że przekazała mi ścisłe instrukcje dotyczące tego nabożeństwa, a ja nie zamierzam jej zawieść. Chciała, żebym powiedział wam, byście się wzajemnie wspierali. Chciałabyście zmienili swój smutek w radość życia. Chciała, żebyście zapamiętali dźwięk jej śmiechu i miłość, jaką darzyła swoją rodzinę. Chciała. Żebyście żyli. Głos mu się załamał, taka była Kathleen malerki Ryan, nawet na samym końcu myślała o innych. Myja cicho jęknęła, Johnny sięgnął po jej dłoń, wzdrygnęła się pod dotykiem i spojrzała na niego. Ujrzał w jej oczach. Niezgłębiony żal, kiedy się odsuwała, zagrała muzyka. Najpierw zdawała się dobiegać z daleka, a może po prostu huczało mu w głowie. Po chwili rozpoznał piosenkę. O oh nie, powiedział, czując wzbierające na te dźwięki emocje. To było Crazy for You, utwór, do którego tańczyli na swoim weselu. Zamknął oczy i poczuł ją przy sobie, jak wsuwa się w krąg jego ramion, gdy muzyka ich porywa. Touch me once, and you'll know it's true. Lukas. Słodki ośmioletni lukas, który znów zaczął mieć w nocy koszmary i załamywał się, gdy nie mógł znaleźć kocyka, z którego wyrósł dawno temu. Pociągnął go za rękaw. Mamusia mówiła, że można płakać tato. Kazała mnie i Wilsowi obiecać, że nie będziemy się bali płakać. John nawet nie miał świadomości, że płacze. Otarł oczy i skinął głową, szepcząc: Słusznie, młodzieńcze, ale nie potrafił spojrzeć na syna. Nie zniósłby widoku jego łez. Zamiast tego wbił wzrok przed siebie i wyłączył się. Zmieniał słowa księdza w małe, twarde przedmioty, kamyki rzucane o ceglaną ścianę. Stukały o nią i upadały. A pośród tego wszystkiego on skupił się na oddechu i starał nie myśleć o żonie. Pomyśli o niej w samotności, w nocy, gdy nikogo wokół nie będzie. Wreszcie, po upływie, jak się zdawało, wielu godzin, nabożeństwo się skończyło. Johny zebrał swoją rodzinę i zeszli do podziemi kościoła na przyjęcie. Tam się rozejrzał i poczuł się jednocześnie zdumiony i załamany, widząc dziesiątki nieznanych sobie lub ledwie znanych twarzy. Zrozumiał w tym momencie, że życie Kate składało się też z fragmentów, o których on nie miał pojęcia i przez to nagle wydała mu się odległa. Poczuł jakby jeszcze większy ból. Przy pierwszej okazji wyprowadził dzieci z kościelnej sali. Na parkingu stało mnóstwo samochodów, ale nie na to zwrócił uwagę. Była tam tali. Twarz miała zwróconą w kierunku chylącego się ku zachodowi słońca. Rozpostarła ramiona i poruszała się, kołysząc biodrami, jakby słyszała muzykę. Tańczyła. Stała pośrodku ulicy, przed kościołem. I tańczyła. Wypowiedział jej imię tak surowym tonem, że Mariah obok niego aż się wzdrygnęła. Tali odwróciła się i zobaczyła, że podchodzą do samochodu. Wyciągnęła słuchawki z uszu i ruszyła ku nim. Jak było? zapytała ostrożnie. Poczuł, że ogarnia go wściekły gniew i chwycił się go. Wszystko było lepsze niż ten bezdenny żal. Oczywiście, tali postawiła siebie na pierwszym miejscu. Pójść na pogrzeb Kate byłoby bolesne, więc tali nie poszła. Stała na parkingu i tańczyła. Tańczyła! Najlepsza przyjaciółka. Kate może była w stanie wybaczyć Tali jej samolubność. Dla Johnego to nie było takie łatwe. Zwrócił się do swojej rodziny. Wsiadajcie do samochodu. Wszyscy. Johny. Tali sięgnęła ku niemu, ale on się odsunął. Nie chciał być teraz dotykany przez nikogo. Nie mogłam tam wejść. Wyznała. Ta, a któż by mógł, odparł gorzko. Spojrzał na nią i od razu wiedział, że popełnił błąd. Nieobecność Kate wydawała się przy tali jeszcze bardziej dojmująca. Te dwie kobiety zawsze były razem, śmiały się, gadały, śpiewały dyskotekowe hity. Tali Kate. Przez ponad trzydzieści lat były najlepszymi przyjaciółkami. Teraz, gdy patrzył na tali, ból był nie do zniesienia. To ona powinna była umrzeć. Kate była warta więcej niż piętnaście dali. Zbieramy się u nas w domu, powiedział. Tego chciała. Mam nadzieję, że dasz radę. Usłyszał świst wdychanego przez nią powietrza i wiedział, że ją zranił. — Jesteś niesprawiedliwy? Rzuciła. Ignorując to, ignorując ją, zagonił dzieci do suwa i pojechali do domu wśród bolesnej ciszy. Blade popołudniowe słońce oświetlało karmelowy dom w stylu Arts and Crafts. Ogród zapomniany przez rok choroby Kate przedstawiał opłakany widok. John zaparkował w garażu i pierwszy ruszył do domu, w którym delikatny zapach choroby nadal unosił się z zasłon i wełnianego dywanu. Co teraz, tato? Nie musiał się odwracać, by wiedzieć, kto zadał to pytanie. Lukas, chłopiec, który opłakiwał śmierć każdej złotej rybki i codziennie przygotowywał rysunek dla swojej umierającej matki. Chłopiec, który znów zaczął płakać w szkole, który siedział cicho na swoich ostatnich urodzinach, i nie zdołał uśmiechnąć się nawet wtedy, gdy rozpakowywał prezenty, wszystko tak żywo odczuwał, zwłaszcza lukas. — Powiedziała Kate w swą ostatnią, straszną noc. — Nie będzie wiedział, jak poradzić sobie z tak wielką tęsknotą. — Przytulaj go. Johnny się odwrócił. Wills i Lucas stali tam, tak blisko siebie, że dotykali się ramionami. Mieli na sobie takie same czarne spodnie i szare swetry w serek. Johnny zapomniał dziś rano wysłać ich pod prysznic, a przedługie włosy mieli rozczochrane i poodgniatane od snu. Oczy Lukasa były szeroko otwarte i lśniące, a rzęsy mokre. Wiedział, że jego mamy już nie ma. ale nie rozumiał tak naprawdę jak to możliwe. Maria stanęła obok braci. Była szczupła i blada w czarnej sukience, wyglądała jak duch. Wszyscy patrzyli na niego. To był odpowiedni moment, by przemówić, zaoferować słowa pocieszenia i udzielić im rady, którą zapamiętają. Jako ich ojciec powinien zmienić najbliższe kilka godzin w celebrowanie życia swojej żony. Tylko jak? Chodźcie, chłopcy, powiedziała Mariah z westchnieniem. Włączę wam, gdzie jest Nemo. Nie, jęknął Lukas. Tylko nie Nemo. Willis podniósł wzrok i wziął brata za rękę. W tym filmie umiera mama. Maraja pokiwała głową to może i nie ma mocni lukas przytaknął ponuro Johnny wciąż się zastanawiał co ma do cholery powiedzieć swoim zdruzgotanym dzieciom gdy rozległ się pierwszy dzwonek u drzwi wzdrygnął się słysząc ten dźwięk później czas mijał ludzie tłoczyli się wokół niego a drzwi otwierały się i zamykały słońce zaszło i noc naparła na szyby Johnny cały czas myślał: rusz się, podejdź, przywitaj się, ale nie potrafił się do tego zmusić. Ktoś dotknął jego ramienia. Tak mi przykro, Johnny. Usłyszał kobiecy głos i odwrócił się. Stała obok niego ubrana na czarno, z przykrytym folią, naczyniem do zapiekanek w dłoniach. Za nic nie mógł sobie przypomnieć, kim ona jest. Gdy Artur zostawił mnie dla tej baristki, Myślałam, że moje życie się skończyło, ale człowiek wstaje co rano i pewnego dnia uświadamia sobie, że jest ok. Jeszcze znajdziesz znowu miłość. Potrzebował całych pokładów samokontroli, żeby nie warknąć na tę kobietę, że śmierć to co innego niż zdrada. Ale zanim zdołał sobie przypomnieć jej imię, pojawiła się kolejna żałobniczka. Ona też uważała, że teraz jego największym problemem jest głód. Sądząc po rozmiarze owiniętej folią tacy w jej pulchnych dłoniach, usłyszał tylko w lepszym miejscu i odszedł. Przepchnął się przez tłum i ruszył do baru, który zorganizowano w kuchni. Po drodze minął parę osób, które wymamrotały do niego te same kombinacje bezużytecznych słów: Tak przykro, już nie cierpi, w lepszym miejscu. Nie zatrzymywał się ani nie odpowiadał. Szedł przed siebie. Nie patrzył na fotografie, które porozstawiano w pokoju na sztalugach, na oknach i pod lampami. W kuchni natknął się na grupkę kobiet o smutnych oczach, które krzątały się sprawnie, zdejmując folie z zapiekanek i przeszukując szuflady. Gdy wszedł, zamarły jak ptaki na widok lisa i podniosły wzrok. Ich współczucie i strach, że to może się kiedyś przydarzyć im, były niemal namacalne. Przy zlewie jego teściowa Margie odstawiła dzbanek, który napełniała wodą. Z brzękiem stuknął blat, Odsuwając włosy z zatroskanej twarzy, ruszyła ku niemu. Kobiety rozstępowały się, by ją przepuścić. Zatrzymała się przy barze, nalała szkockiej z wodą i lodem i podała mu. Nie mogłem znaleźć szklanki. Powiedział. Głupio, bo szklanki stały tuż obok, gdzie Bat ogląda telewizję z szonem i chłopcami. Chyba nie bardzo mu to wychodzi. To znaczy, przeżywanie śmierci córki z tymi wszystkimi nieznajomymi. Johnny pokiwał głową. Jego teść zawsze był cichym człowiekiem a śmierć jedynej córki go załamała. Nawet Margi, której żywotność, ciemne włosy i śmiech zupełnie nie odpowiadały metryce, bardzo się postarzała od czasu diagnozy Kate. Przygarbiła się, jakby w każdej chwili spodziewała się kolejnego ciosu od Boga. Przestała farbować włosy i siwizna pokryła jej przedziałek, niczym lód, rzekę. Okulary bez oprawek powiększały jej zauzawione oczy. Idź do dzieci. Zdecydowała, zaciskając bladą, pokrytą niebieskimi żyłkami, dłoń na jego ramieniu. Powinienem zostać tutaj i ci pomóc. Daję sobie radę. Odparła. Ale martwię się o Maraję. 16 lat to trudny wiek na stratę matki. I myślę, że ona teraz żałuje, że tak bardzo się kłóciły, zanim Kate zachorowała. Słowa pozostają w człowieku na długo, zwłaszcza te wypowiedziane w gniewie. Johnny wypił spory łyk drinka, a potem zapatrzył się w grzechoczący lód w szklance, gdy ją odstawiał. — Nie wiem, co im powiedzieć. — To nie słowa są ważne. Margie mocniej zacisnęła dłoń na jego ramieniu i wyprowadziła go z kuchni. Dom był pełen ludzi, lecz nawet w tłumie żałobników od razu zauważało się tali. Przeciągała uwagę. W czarnej obcisłej sukience, która zapewne kosztowała tyle, co nie jeden samochód zaparkowany na podjeździe, udało jej się w żałobie wyglądać pięknie. Sięgające ramion włosy farbowała ostatnio na kolor kasztanowy i najwyraźniej zdążyła poprawić makijaż od pogrzebu. Otoczona ludźmi w salonie gestykulowała energicznie. Opowiadając, zapewne jakąś anegdotę, a gdy skończyła, wszyscy wokół się roześmiali jak ona może się uśmiechać nie zapominaj, że tali wie, co to złamane serce. Całe życie ukrywała swój ból. Pamiętam, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam. Poszłam na drugą stronę Firefly Lane, do jej domu. Bo przejaźniła się z Keita, ja chciałam ją sprawdzić. W tym zaniedbanym, starym domu poznałam jej matkę, Chmurę. Cóż właściwie, jej nie poznałam. Chmura leżała rozwalona na sofie z porcją marihuany na brzuchu. Próbowała usiąść, ale nie udało się, jej powiedziała. O, żeż kurwa, ujarałam się i opadła z powrotem. Gdy spojrzałam na talię, która miała wtedy z czternaście lat... Zobaczyłam ten rodzaj wstydu, który znaczy człowieka na zawsze. Ty miałaś ojca alkoholika i poradziłaś sobie z tym. Zakochałam się i urodziłam dzieci. Mam rodzinę. Tali uważa, że nikt poza Kate nie umie jej kochać. Wydaje mi się, że ta strata jeszcze do niej tak naprawdę nie dotarła, a gdy to się stanie będzie bardzo źle. Tali włożyła CD do wieży i pogłośniła dźwięk. Zabrzmiało Born to be wild. Goście w salonie odsunęli się od niej, sprawiali wrażenie zażenowanych. Chodźcie, zawołała. Kto chce strzelić sobie lufę? Johnny wiedział, że powinien ją powstrzymać, ale nie mógł się do niej zbliżyć. Jeszcze nie teraz. Za każdym razem, gdy spojrzał na talii, myślał: Kate nie ma. I rana znów się otwierała. Odwrócił się i poszedł pocieszać dzieci. Wejście po schodach wymagało ogromnego wysiłku. Zatrzymał się przed pokojem bliźniaków, żeby zebrać siłę. Dasz radę. Da, musi. Dzieci za tymi drzwiami właśnie się przekonały, że życie jest niesprawiedliwe i że śmierć rozrywa serca i niszczy rodziny? To on musiał nauczyć je rozumieć, utrzymać je razem i uleczyć. Wziął głęboki wdech i otworzył drzwi. Najpierw zobaczył łóżka, niezasłane, w nieładzie, z pościelą, z motywami z Gwiezdnych Wojen, zwiniętą w głąb. Granatowe ściany, pomalowane przez Kate w chmury, gwiazdy i księżyc, pokryły się z upływem lat artystycznymi dziełami chłopców i plakatami z ich ulubionych filmów. Złote puchary z zawodów w t i piłkę nożną zdobiły komodę. Teść czonego Bat siedział w dużym okrągłym ratanowym fotelu, który mieścił obu chłopców, gdy grali w gry wideo, a Sean, młodszy brat Kate, spał na łóżku Wills'a. Maraya umościła się na dywaniku przed telewizorem, Lukas przycupnął obok niej, Wills tkwił w kącie ze skrzyżowanymi rękoma. Oglądał film, ale wydawał się rozgniewany i samotny. Hej, powiedział cicho Johny, zamykając za sobą drzwi. Tata! Lukas zerwał się z podłogi. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.